Nie masz chemii do procesu E6, a posiadasz C41 i chcesz wywołać slajd? Jest na to sposób. Zanim do tego przejdziemy, przeanalizujmy sobie różnice między procesami. Mamy przed sobą schemat różnych trzech procesów. Pierwszy proces zimny, negatywowy, czarno-biały, proces wysokotemperaturowy C41 oraz proces E6, również wysokotemperaturowy. Chciałbym tutaj sobie omówić głównie różnice między tymi procesami. Na pierwszy rzut oka ta część tutaj między C41 a E6 wydaje się identyczna. Nie jestem pewien co do składników, jakie są zawarte w chemikaliach przez danych producentów. Mam tu na myśli na przykład tetanala, jobo czy też Fujihun. Ja osobiście E6, jeżeli chodzi o tą oryginalną chemię, używałem zawsze tetanala, a do C41 używałem zazwyczaj Fujihun. Chciałbym też zwrócić uwagę na różnice między procesami. Na przykład w procesie C41 od Fujihun między color developerem a bleachem nie ma etapu płukania. Dla przykładu w procesie E6 używając chemikaliów od tetanala między wywołaniem kolorowym a odbielaniem występuje proces płukania. Oczywiście różni producenci zmniejszają, łączą liczbę kąpieli, na przykład łączą odbielacz z utrwalaczem, bądź rozdzielają, bądź dodają jeszcze jakieś inne etapy. Cały proces E6 może mieć kilka etapów, bądź tak naprawdę trzy. Jak sami zauważyliście, proces C41 od procesu E6 różni się tak naprawdę tylko tutaj tym następnym etapem. Jest to tak zwane wywoływanie czarno-białe, czyli first developer. Oryginalnie od tetanala dostajemy taki first developer i na niego składa się nam wywoływać czarno-biały oraz etap RE bądź RB, reversal buff, czyli zadymianie chemiczne. My w związku z tym, że nie mamy zadymiacza chemicznego, a mamy wywoływać czarno-biały oraz resztę chemikaliów do procesu C41, będziemy sobie zaświetlać, zadymiać nasz diapozytyw fizycznie za pomocą lampki lub lampki błyskowej bądź za pomocą światła dziennego. Więc zasadniczą i główną różnicą między C41 a E6 jest ten pierwszy proces, czyli wywoływanie czarno-białe. Reszta część procesu jest bardzo podobna. Zaczynajmy. Do dzisiejszego testu zaprzęgniemy sobie Ektachroma 100 oraz Vericolor. Ektachrom jest z 2007 roku, zobaczymy jak to wyjdzie. Jako pierwszy wywoływacz możemy użyć Kodaka HC110 lub Rodinala, bądź na przykład Xtola. Do reszty procesu użyjemy zestaw Fujihun do C41. Filmy są nawinięte w koreksie, przystępujemy do wygrzewania. W tafli wodnej około 40 stopni, 5 minut. Jeżeli jesteśmy już pewni, że temperatura jest stabilna, przystępujemy do procesu wywoływania pierwszego. Rozrabiamy ówcześnie wywoływacz, podgrzewamy w osobnej menzurce, uzyskujemy temperaturę 40 stopni i do dzieła. Wlewamy pierwszy wywoływacz, timer jest włączony, czekamy do końca procesu. Warto pamiętać o utrzymywaniu temperatury 40 stopni przez cały proces. Zlewamy nasz pierwszy wywoływacz, dokładnie go płuczemy do momentu, aż uzyskamy czystą wodę. Ściągamy koreks z procesora i idziemy do łazienki. Otwieram nasz koreks. W tym momencie będziemy sobie zaświetlać nasz slajd oraz nasz negatyw kolorowy. Tutaj widzimy Vericolora, kilka razy dokładnie przejechać lampką, bądź błysnąć, bądź zaświetlić światłem dziennym, a tutaj mamy Ektachroma. Ponownie nawijamy, jeżeli polejecie to troszeczkę wodą, to powinno Wam pójść o wiele łatwiej. Wsadzamy filmy z powrotem do koreksu i wracamy do kolejnych etapów. Przygotowujemy wywoływacz kolorowy, 40 stopni, wlewamy, ustawiamy timer, zlewamy po upływie czasu, następnie zgodnie z instrukcją zalewam od razu odbielaczem, ustawiam timer, odczekuję i zlewam chemię. Między odbielaczem a utrwalaczem dokonuję płukania kilkukrotnie, myślę, że około 5 takich zlewek. Zlewamy, aż woda będzie czysta i przystępujemy do procesu utrwalania. Czas tutaj tych procesów powinien być co najmniej dwukrotnie dłuższy niż podaje producent, akurat w tym procesie. Film jest utrwalony, zlewamy i ja tutaj zalecam metodę płukania na zasadzie 5 przewrotek wylewamy, 10 przewrotek wylewamy, 20 przewrotek wylewamy, 30 i 40. Robiłem w tym temacie testy, porównywałem z metodą Ilforda. Lepiej tą jedną, dwie kąpiele dodać, aby mieć pewność, że nasz film jest poprawnie wypłukany. Temperatura 40 stopni, należy o tym pamiętać przez całość procesu. Stabilizujemy i idziemy rozwieszać nasz film do suszenia. Wyciągamy film z koreksu i uwaga, jest nasz Ektachrom, wygląda on tak. Suszymy.
Jeżeli dotarliście do tego momentu, to prawdopodobnie ten materiał jest dla Was interesujący. Moja gorąca prośba. Ja wiem, jak to jest, jak się nie wie, bo sam kiedyś nie wiedziałem. Subskrypcje dla początkujących twórców są niesamowicie ważne. Chociażby dlatego, aby osiągnąć magiczny próg 1000 subskrypcji. Dzięki Tobie może stać się to już niebawem. No dalej, wciśnij ten magiczny guzik. Zapraszam do dalszego oglądania. Jeżeli materiał się podobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę oraz w komentarza. Już nie przeszkadzam. Zanim przejdziemy do inspekcji naszych wywołanych filmów, chciałbym tutaj pokazać moje wcześniejsze przykłady slajdów, które wywoływałem właśnie tą metodą. Tutaj na ekranie właśnie widzicie świeżą prowię 100F wykonaną w studio. Widać zielony colorcast na żywo. Wywoływałem to w Rodinalu wedle jednego z przepisów. Kolejnym materiałem będzie kolejno Fuji CDU, zbalansowane pod światło żarowe. Jak widać, mam tutaj niebieski colorcast. Nie użyłem wtedy niestety filtra 85B. Wyszedł znacznie jaśniejszy niż poprzednia prowia i z tego samego okresu, z tego samego dnia Rolei CR200. Teraz z kolei będę musiał nieco rozjaśnić, gdyż jest znacznie ciemniejszy w stosunku do slajdu po lewej stronie. Również tą metodą został wywołany, więc mamy trzy różne slajdy i trzy różne efekty. Warto pamiętać, że każdy z naszych materiałów, czy jest to do procesu C41 czy do E6, może całkowicie inaczej zareagować, jeżeli chodzi o te color shifty, czyli te przesunięcia barwne. Ważne jest to też, pod jakie światło został zbalansowany dany film i w jakich warunkach robiliśmy dany film. Jeżeli zbalansowany jest pod 5500 kelwinów, a robiliśmy w pochmurny dzień, no to możemy się spodziewać również castu, nawet jeżeli wywołamy w dedykowanej chemii. Oczywiście tutaj przychodzi nam z pomocą korekta kolorystyczna, czy to w trakcie skanowania, czy też w postprodukcji. Przejdźmy sobie do naszego ektachroma. Jak widzimy, wyszedł w miarę dobrze. Tutaj nie jestem pewien, jak to było naświetlane. W ogóle bardzo dziękuję Robertowi, że się zgodził na takie eksperymentalne wywołanie swojego starego negatywu, jakim jest ektachrom. No i co? Pierwszy portret wyszedł leciutko, powiedzmy, prześwietlony, dosyć jasny. Środkowy portret w cieniu jest troszeczkę niedoświetlony, ma niebieski kolorcast. No i tutaj taki pejzażyk miejski, jakiś sklepik, jak widzicie, wyszedł całkowicie przyzwoicie. No i tutaj drugi eksperyment, czyli nasz negatyw C41. Zanim przystąpimy do wywoływania negatywów C41 w procesie pozytywowym, warto mieć to na uwadze, że przynajmniej musimy w tym momencie tutaj prześwietlić co najmniej dwie działki. Druga opcja to pulować dwie działki, czyli na etapie wywoływania kolorowego po prostu musimy skrócić czas wywoływania, po to, aby nam nie wybiła ta cała pomarańczowa maska. Ale zaraz o tym powiem więcej w podsumowaniu. Weźmy sobie jeszcze na porównanie dwa diapozytywy Provi 100F. Tutaj widzimy fragment filmu, który został wywołany w dedykowanej chemii. Jest to nawet ta sama modelka, z tym, że w innej lokalizacji. I tutaj nasza Provia 100F wywołana w tak zwanym soft crossie, czyli niededykowanej chemii do wywoływania slajdów. Prawdopodobnie tutaj błąd czynnik ludzki, czyli niedoświetlone negatywy, troszeczkę źle zmierzone sztuczne światło, lekki zielony kolor cast, właśnie tutaj teraz na ekranie widzicie screeny z Instagrama, oraz trzeci film Rolei Crossbird do E6, również wywołany w soft crossowym procesie, czyli wywoływaczu czarno-białym, Rodinal 1 do 50, 40 stopni, 25 minut, oraz cała reszta procesu w Tetenalu Colorteku. Podsumowanie odcinka. Jako pierwszego wywoływacza możecie użyć różnych wywoływaczy czarno-białych, m.in. Xtola, Rodinala czy HC110. Takiego Xtola należy użyć jako sztok i wywoływać go przez 12 minut w 40 stopniach. W przypadku Rodinala możecie użyć rozcieńczenia 1 do 50 i wywoływać 20 lub 40 minut, chociaż z mojego doświadczenia 40 minut jest znacznie lepsze. Natomiast HC110 należy rozrobić w Dilution B i wywoływać przez 20 minut, również w 40 stopniach. Pozostałe etapy procesu, czyli CD, Bleach i Fix, należy czas wydłużyć dwukrotnie. To wszystko zależy od tego, co macie podane w swojej tabelce. Zakładając, że mam świeżą chemię do C41, to czas wywoływania CD będzie u mnie wynosił 6.30, w przypadku Bleacha i Fixa będzie to po 13 minut. Ten standardowy czas po prostu trzeba wydłużyć dwukrotnie. Jeżeli byście chcieli negatyw kolorowy do procesu C41 wywołać w takim procesie, musicie go prześwietlić o dwie działki. Następnie w trakcie wywoływania na etapie kolorowego wywoływacza skrócić czas o dwie działki. Również zależy od producenta, będzie to od 45 sekund do 1 minuty na jedną działkę. Pamiętajcie, że nie jest to dedykowany proces do wywoływania slajdów, a alternatywny przepis. Moim zdaniem slajdy powinno się wywoływać w dedykowanej chemii.
Niemniej jednak, jeżeli masz przeterminowane materiały i chciałbyś poeksperymentować, ten proces jest dla Ciebie. Można by było zgłębić literaturę oraz składy chemiczne, aby uzyskać zbliżone efekty, tak jak w przypadku dedykowanej chemii DO6, ale czy warto? Podziel się swoimi efektami w komentarzu i daj znać, który z procesów Tobie wyszedł najlepiej. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia.